Jak co roku dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się Noc Muzeów w Suwałkach. Miejscowe placówki już od kilku lat przyłączają się do tej światowej akcji i na jedną noc w roku całkowicie za darmo otwierają swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych. Nie inaczej było i tym razem. Uroczysta inauguracja tradycyjnie odbyła się w Muzeum imienia Marii Konopnickiej, gdzie zwiedzających witali muzealnicy na czele z Jerzym Brzozowskim, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Na początek zaprosili wszystkich do gry miejskiej w realiach PRL-u, rozmowy skontrolowane. W otwarciu telefonicznym udział wziął Stanisław Tym. Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej, tak scharakteryzowała tę noc. To jest taki trochę dzień, kiedy my wychodzimy w inny sposób do mieszkańców naszego miasta. No, przygotowujemy chociażby tą grę, jesteśmy w innych strojach, stajemy się bardziej otwarci, a później faktycznie spotykamy osoby, które wracają do nas. Tak jak mówię, przyjeżdżają goście, rodziny, odwiedzają nas. Oni może nas bardziej kojarzą, że byliśmy tu w Noc Muzeów, było tak fajnie, przyszliśmy po raz kolejny. Oferta skierowana była przede wszystkim do najmłodszych, o czym wspomniał Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Każdy z młodych ludzi może przyjść, może przez chwilę uczestniczyć w wykopaliskach archeologicznych pod okiem fachowca archeologa, może dowiedzieć się, co to jest archeologia, jak wyglądają zabytki archeologiczne. 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował wystawę przedstawiającą historię Suwalskiej Brygady Kawalerii wraz z historią garnizonu Suwałki 1919-1939, jak również stałą ekspozycję broni wzbogaconą o nowe unikatowe eksponaty ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Dodatkową atrakcją była prezentacja wystawy pod tytułem Niezłomni Ziemi Suwalsko-Augustowskiej. O atrakcjach, jakie czekają na zwiedzających, mówiła Krystyna Wasiliew, instruktor w klubie wojskowym. Przygotowaliśmy dla najmłodszych zabawę w szukaniu ukrytych puzli. Jak gdyby po tym się mogę zorientować, jak dużo jest uczestników, więc uważam, że frekwencja dopisuje. Wystawy, które mamy w naszym klubie wojskowym, są to wystawy poświęcone żołnierzom suwalskim i tych z okresu międzywojennego, czyli te, które przedstawiają historię garnizonu. Między innymi przedstawiamy Suwalską Brygadę Kawalerii. Przedstawiamy też broń palną od najdawniejszego okresu do czasów współczesnych. W Centrum Sztuki Współczesnej i Galerii Andrzeja Strumiło zwiedzający mogli porozmawiać z profesorem Andrzejem Strumiło, a w Muzeum Okręgowym wystawie towarzyszył pokaz filmu o Alfredzie Wiruszu Kowalskim. Za darmo można było też obejrzeć Muzeum Wigier w Starym Folwarku.